Mała Nawłoć Olbrzymia jest mała, dlatego że cały teren był wykoszony. Taka nawłoć rośnie na łąkach, zboczach gór, miedzach, przydrożach. Potrafi urosnąć wyżej niż wzrost dorosłego człowieka. Jest to roślina z rodziny astrowatych. Pojedyncze kwiaty zebrane są w koszyczki, zebrane w takie grona, które są jeszcze zebrane w wierzchy. I ziele tej rośliny jest lecznicze, działa przede wszystkim moczopędnie, dlatego obniża ciśnienie, pozwala się pozbyć nadmiaru wody z organizmu, łagodzi opuchnięcia, nadaje się na suche bukiety, cały kwiatostan, czyli też szczytowe kwiatostany. Oderwane, nie potrzebują wody, one zasychają i są taką ozdobą w bukietach. Owoce to niełupki z puchem kielichowym. Nawłoć rośnie, to znaczy kwitnie na przełomie sierpnia i września. I to jest taki symbol jesieni, że początek jesieni przypada właśnie na kwitnięcie tych nawłoci. Podobną rośliną jest nawłoć kanadyjska, która jest inwazyjna, czyli wypiera nasze rodzime gatunki. I lecznicze jest ziele nawłoci, które zbieramy w słoneczne dni i suszymy, i potem pijemy z tego napary, herbatki w razie potrzeby. Dziękuję, miłego dnia.